ostatnią sobotę lokal Motopub Garage pękał w szwach. Wszystko za sprawą kutnowskich motocyklistów, którzy w ramach akcji Moto Mikołaje 2018 zorganizowali koncert charytatywny cieszący się niemałą popularnością. Dla zgromadzonej publiki zagrały zespoły Xedom i Pogoda. Wystąpili również ogniści kuglarze z formacji Dragon Fire Show. Tego wieczoru przeprowadzono również licytację wielu wyjątkowych przedmiotów i pamiątkowych gadżetów. Zebrane fundusze zostaną przekazane Stowarzyszeniu Jesteśmy dla Was, otaczającemu opieką niepełnosprawne intelektualnie dzieci. Akcja Moto Mikołaje 2018 trwa. Która to jest edycja i co się tutaj dzisiaj odbywa? Dla nas to jest druga edycja. Zaczęliśmy w zeszłym roku, to był pierwszy raz, kiedy zbieraliśmy dla Stowarzyszenia Jesteśmy dla Was. No i w tym roku postanowiliśmy zrobić to po raz drugi. Zaczęliśmy właśnie koncertem tutaj w Motopubie. Będziemy też widzieli się z wszystkimi chętnymi za tydzień, 8 grudnia na Placu Piłsudskiego, gdzie przygotowaliśmy z kolei więcej atrakcji dla dzieci. Jak Wam idzie? Czy jesteście zadowoleni z przebiegu akcji? Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu akcji, ponieważ zaczęliśmy od sprzedaży kalendarzy charytatywnych, które praktycznie udało nam się sprzedać do zera i tą część pieniędzy już jakby mamy pozyskaną i teraz będziemy cały czas zbierać do puszek. No i właśnie tutaj zapraszamy wszystkich, kto jeszcze nie był, także może nas wesprzeć również 8 grudnia, wrzucając pieniądze do puszki. Jaki jest cel tej akcji? Komu chcecie pomagać? Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie z Stowarzyszenia Jesteśmy dla Was, które działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na ulicy Przemysłowej w Kutnie. To stowarzyszenie jakby zrzesza te dzieci, które są najbardziej pokrzywdzone, także to właśnie dla nich organizujemy całą akcję. Jak wygląda zaangażowanie mieszkańców Kutna? Czy ludzie chętnie wspierają Waszą akcję? Tak, jak najbardziej, zwłaszcza możemy powiedzieć, że bardzo dużo spłynęło plastikowych nakrętek, które zbierane były w szkole. Mamy bardzo dużo maskotek, bardzo dużo ubrań. Po akcji Moto Mikołaje będziemy z tymi prezentami jechać do dzieci najbardziej potrzebujących. Najpierw chciałbym wyrazić olbrzymią wdzięczność kutnowskim motocyklistom za całą tą akcję, bo to jest akcja na rzecz podopiecznych naszej placówki, w której jestem, mam zaszczyt być dyrektorem. Jest to niesamowite, jak wielka energia, jak olbrzymi potencjał tkwi w tych wszystkich osobach. Oczywiście główny organizator, pan Adrian, ale oni wszyscy mają niesamowity potencjał, mają bardzo dużo siły i wszyscy działają na rzecz tej akcji. Akcja jest naprawdę warta wsparcia. Na jakie cele pójdą te zebrane pieniądze? Jaki jest cel tej całej akcji? Jak Państwo możecie je wykorzystać? My mamy kilka możliwości do wykorzystania, łącznie z drobnymi inwestycjami. Myślimy o tym, żeby na terenie naszego ośrodka wybudować takie miejsce zadaszone, w którym w trakcie zajęć na powietrzu uczniowie podopieczni naszej placówki mogliby spędzić czas, wykonywać zajęcia. Ale są też bardziej przyjemne rzeczy, na które możemy wydać pieniądze. To są na przykład wycieczki, to są również wyjazdy dłuższe. Część z naszych dzieci pewnie, gdyby nie taka forma pomocy, nigdy by nie była nad morzem czy w górach, a dzięki temu mają taką okazję, żeby spędzić kilka dni na zielonej szkole w atrakcyjnym miejscu, poznać nasz piękny kraj. Czyli to jest dla Was naprawdę duże wsparcie? Bardzo duże, bardzo duże. Te wszystkie środki publiczne, które posiadają wszystkie takie placówki, no nie mogą być wydawane na tego typu atrakcje dla dzieci, a przecież one oprócz nauki, oprócz tego, co na co dzień dzieje się w szkole, potrzebują też wsparcia z innej strony, potrzebują też takiej rozrywki, zabawy, potrzebują też tego wszystkiego, co się w normalnym życiu dzieje, tak, czego zwyczajna szkoła nie może zapewnić. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.